Bartłomiej i Marcin Olesiowie. Witamy. Czołem. Cześć. Jesteśmy w trasie, w środku trasy tak naprawdę, z waszym materiałem z płyty Spirit of Nadir, płyta, która ukazała się w ubiegłym roku. Dużo graliście koncertów do tej pory z tym materiałem? Właściwie bardzo mało, takie sporadyczne, pojedyncze występy. Teraz dzięki wam mamy trochę więcej okazji i publiczność, mam nadzieję, również ma więcej okazji spotkać się z nami i z tą muzyką na żywo. Ale historia tej płyty to nie jest ubiegły rok. Historia jest o tyle ciekawa, że płyta leżała w szufladzie, więc jeżeli to można nazwać ciekawym zjawiskiem, to faktycznie jest to ten przypadek. Finalnie dzięki Audio Cave z Krakowa płyta ukazała się z końcem zeszłego roku, a w wersji winylowej w marcu tego roku, i też to jest taki moment, od kiedy właściwie liczymy, że zaistniała. Wtedy były pierwsze jakieś koncerty, a ich ciąg dalszy ma miejsce teraz. Muzyka, którą gramy na tym płycie, to są rzeczy, które gdzieś są inspiracja jest do stworzenia tej płyty, jest pochodzi gdzieś z muzyki świata po prostu. Mhm. A zaczęło się od tego, że faktycznie jeszcze Muzeum Pol nie istniało, to zostaliśmy poproszeni do zagrania w miejscu, w którym miało stać muzeum przed jeszcze powstaniem w ogóle pierwszych prac budowlanych, żebyśmy zagrali jakiś taki materiał właśnie zainspirowany trochę muzyką żydowską. Zagraliśmy ten koncert i po jakimś czasie, kiedy muzeum powstało i kończyła się pierwsza wystawa czasowa, poproszono nas o to, żebyśmy zagrali ten materiał jeszcze raz. I wtedy postanowiliśmy ten materiał gdzieś przypomnieć sobie i trochę go pozmieniać, rozbudować, stworzyć z tego jakby kompletną rzecz, która wystarczy na płytę. Będzie to zamknięty, troszkę można powiedzieć, koncepcyjny album. Faktycznie, żeby wysłuchać tej płyty, trzeba zarezerwować sobie godzinę, usiąść w spokoju i posłuchać od początku do końca. Nie da się tej płyty słuchać fragmentarycznie. Zależało nam na opowieści, na jakiejś opowieści o, nie wiem, moja wyobraźnia biegnie gdzieś daleko do jakiegoś miasta. Dla mnie to jest jeden dzień z życia miasta, ta cała opowieść, powiedzmy. Muzycznie rozszerzyliśmy pole działań, nie tylko na muzykę żydowską, ale też sięgamy trochę do muzyki arabskiej, sięgamy też trochę do muzyki afrykańskiej, więc szukaliśmy jakiegoś dobrego, fajnie wpływającego na wyobraźnię tytułu, który by się dobrze kojarzył właśnie z tego typu nutami, z tego typu dźwiękami. I stąd ten Nadir się pojawił. Koncepcja jest zamknięta nie tylko muzycznie, ale też tytułem, żeby słuchacz sięgający po tą płytę gdzieś był troszkę naprowadzony, że to tyczy troszkę innego rejonu świata niż to, czym my na co dzień się poruszamy, powiedzmy. Ale też chyba musimy dodać, że my nie uzurpujemy sobie prawa do tego, że wykonujemy muzykę z innej strefy kulturowej, tylko my prowadzimy jakby opowieść o tym wyobrażeniu naszym na temat tej muzyki. Jesteśmy w trasie, rozmawialiśmy o tym w trakcie podróży, że jest to też pewnego rodzaju doświadczenie dla was, granie w tych miejscach. Przede wszystkim dlatego, że spotykamy, można powiedzieć, troszkę inną publiczność, bo ludzie z dużych miast są przyzwyczajeni i są, jak to się mówi, rozpieszczeni. Natomiast czasami konfrontujemy się z ludźmi, którzy przychodzą z ciekawości na takie wydarzenia, które się odbywają. Ja tak to sobie definiuję na swój własny użytek i tak mi się wydaje, że jest. I dla nas to jest też taki koncert, a właściwie to, co się wydarza i odbiór ludzi naszej muzyki, jest też dowodem na to, że udało nam się jakiś uniwersalny sposób znaleźć na opowiadanie historii, gdzie ludzie, którzy niekoniecznie muszą lubić jazz, nagle przychodzą po koncercie i mówią, że było to coś szalenie ciekawego i im się podobało i że ich zabraliśmy w jakąś podróż. Co jest dla nas jakby najważniejszą rzeczą, bo to po to się to robi, nie? I nagle okazuje się, że są ludzie, którym się chce przejechać kilkadziesiąt kilometrów, żeby was usłyszeć. No można sobie zażartować, że widocznie tak mało gramy, że trzeba czasami znaleźć miejsce, dokąd można przyjechać. To miłe, to zawsze jest bardzo miłe, że ludzie przychodzą, kupują płyty, pojawiają się na koncertach, dobrze reagują. Macie poważne grono wiernych fanów, którzy za wami podróżują. Trzeba powiedzieć o takiej rzeczy, że to publiczność, która ma mniejsze szanse spotykania się z różnorodnością, która jest jakoś tam częścią kultury, dzięki temu, że koncerty w miejscach typu Staszów, typu Czeremcha, typu Sejny i miejscowości, których jeszcze zagramy, dostępują w końcu tej możliwości, to z niej korzystają. Następny aspekt, o którym trzeba powiedzieć, to
to, że oferta, no, może wytniecie, może nie, z waszej propozycji jest o tyle też ciekawa, że pokazujecie różnorodność jazzu, że to nie jest jednowymiarowe. Ktoś mógłby powiedzieć, że to, co my gramy z jazzem, ma wspólnego o tyle, o ile, i dobrze. Natomiast fajnie, że publiczność ma możliwość zetknięcia się z różnymi aspektami tego, co jest medium ogólnie nazywanym jazzowym. My improwizujemy, jakąś tam sporą część naszego projektu stanowią improwizacje, i w tym sensie może to być muzyka gdzieś z jazzem kojarzona. Listonosz. Ale z drugiej strony gramy muzykę, która jest bardzo intymna w tym projekcie. Ona jest właściwie muzyką szeptaną przez większą część koncertu. Jak sami zauważyliście, pierwsze 15 minut koncertu to są nuty na bardzo dużych zbliżeniach, że tak powiem. I z taką muzyką też warto się zetknąć. Ludzie może kojarzą jazz jako taki z czymś, co znają. No bo każdy coś tam kojarzy, słysząc słowo jazz. A my z kolei dajemy im możliwość usłyszenia dźwięków, które mniej są z jazzem kojarzone, ale też dają im możliwość jakby budowania swojego gustu i swojej estetyki i zetknięcia się z czymś, co jest bliższe innym kulturom.